Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Przerwa się skończyła, trzeba jechać dalej. Odpalę go, ruszę i będę mówić. Tak, jestem na landówce 215. Jechałem 71, bo na autostradzie numer 1 był korek. Przed Bremen jechałem z Hamburga z portu. Załadowałem te, jak się to nazywa, no, przyprawy i wszystko mam pozamykane, przyprawy załadowałem i jadę z tym tam w okolice Osnabrück, blisko mojej bazy. No i ten wypadek był na jedynce. No i na 49 zjeździe zjechałem i jadę landówką. Zanim zjechałem, zadzwoniłem do spedycji, bo gdzieś około 30 km więcej będzie. I się zapytałem, czy mogę to objechać, bo tak, wypadek, gdzieś półtorej godziny mówili, że trzeba to objechać, znaczy się no, w korku obstać. Potem drugi korek jest już w samym Bremen, bo jest zwężka w stronę Dortmundu. No i ja mówię, na landówce to będzie spokojnie. No i zadzwoniłem, pozwolili, no i jadę na landówce, o, cicho, spokojnie. Od czasu do czasu jakieś auto przejedzie. Dzisiaj chciałem tak opowiedzieć o, na prośbę niektórych moich słuchaczy, którzy mnie znają, i chciałem opowiedzieć troszeczkę tak o moim prywatnym życiu, dlatego że jako o zawodzie kierowcy to jest temat rzeka. Tu można mówić i zawsze będą jakieś pytania, zawsze jakieś będą ciekawe sytuacje. Na razie na tym, co nagrałem do tej pory, się chciałem zatrzymać i chciałem troszeczkę opowiedzieć o moim prywatnym życiu, dlatego że myślę, że to też jest bardzo ciekawe. W związku z tym, jak poznałem moją żonę. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że wymodliłem sobie moją żonę. I to też jest ciekawa historia. Może mi się uda jakoś krótko streścić to. Tak. O, jak się jedzie landówką, to chociaż fajne widoki są. Tu są takie ciekawe zabudowania, że jest na co popatrzeć. Lubię te ogrody oglądać od niektórych Niemców, jak mają czyściutko, ładnie, i takie te krzewy ozdobne mają piękne. Ci, co już wiedzą, to mają pojęcie, że ja moją żonkę mam z dalekiej Syberii, z Nowosybirska, i przyjechała ona w 91 roku do Polski. Szczegółów nie będę wszystkich opowiadać, bo żeby to całe opowiedzieć, to naprawdę trzeba bardzo dużo czasu. Ale tak skrótowo się postaram, mam nadzieję, że się uda. Ja poznałem moją żonę na festiwalu muzyki religijnej w Częstochowie, na jak jest te święta wielkanocne, i tam sobie ją upatrzyłem. I zbieg okoliczności był taki, między innymi, że jadąc na ten festiwal, jechałem z myślą szukania żony. Powiedziałem mojej mamie, że jadę szukać żony. No i miałem kilka kandydatek upatrzonych, o których tak myślałem, tylko nie wiedziałem, jak to zagadać. I wypatrzyłem sobie moją żonę w tym całym tłumie. Od razu mi przypadła do gustu i cały czas taka samotna była, tam chodziła, czasami z kimś tam trochę rozmawiała. No i mama mówi, synu, jak? Masz już jakąś? A ja mówię, no, jest tutaj taka jedna, co mi się podoba, i chciałem z nią rozmawiać. A mama mówi, synu, a ja dla ciebie mam kandydatkę. Mówi, jest tu taka Rosjanka z dalekiej Rosji. Mówi, nie wiem skąd ona jest, ale mówi, jest daleka. Mama wiedziała o tym, że po wszystkich moich zawodach miłosnych postanowiłem szukać żony daleko na wschodzie. No i Pan Bóg się tak nad tym zlitował, że nie musiałem daleko jechać, blisko przyjechała tutaj do Polski.
No ja mamie mówię, wiesz co, mamuś, już mnie nie interesuje, bo ja tu taką sobie upatrzyłem. No idę mamie pokazać, która to jest. No i pokazuję, mama mówi, no to jest właśnie ta. Bo w grupie, z której mama tam była, rozmawiała, dużo było znajomych, właśnie ona też tam była. No i ta grupa mówi, no tutaj mamy nowego gościa z dalekiej Syberii. No to jak mama mi to powiedziała, to jeszcze bardziej się ucieszyłem. Także taki dziwny zbieg okoliczności, że ja i mama na to samo żeśmy pokazali. No i teraz pojechałem do Częstochowy odwiedzić ją. Jak zdobyłem adres, też tak ten adres dziwnie zdobyłem od kolegi, bo wiedziałem, że ona mieszka w Częstochowie. I kolegę się zapytałem, czy mógłby mi dać adres. Niechętnie, ale dał mi. Nie powiedziałem mu całej prawdy, powiedziałem, że potrzebuję tłumacza. No i to było właśnie w połowie maja. W połowie maja już konwalie, pamiętam, kwitły. Ja wtedy miałem malutkiego Fiata białego. Biały garnitur miałem. No i zadzwoniłem do tej gospodyni, gdzie moja żona mieszkała. Przedstawiłem się, jak się nazywam, gdzie mieszkam i mówię, chciałbym przyjechać odwiedzić Nadię. No i moja małżonka wraca z pracy, a gospodyni z pretensjami do niej, o jakie ładne budynki tutaj są, kurczę, jak pięknie, to wszystko odrestaurowane, to jeszcze po niemieckie, ale jakie zadbane. Moja małżonka wraca z pracy, a gospodyni do niej z pretensjami mówi, ja myślałam, że my nie mamy żadnych tajemnic przed sobą, a ty nic nie mówisz, że chłopaka masz, a moja żona mówi, ja nic o niczym nie wiem. No i na dowód tego bierze i dzwoni do pastora. W Częstochowie mieszkał pastor, który mnie znał, prawie go nie było, była jego małżonka. No i moja żona dzwoni i mówi, słuchaj, znasz ty niejakiego Rubena? No tak, znam. No i moja żona wywiad zrobiła na mój temat, wszystkiego się dowiedziała, no i ze zdziwieniem czeka. Jakoś wieczorem na godzinę 19 w piątek byłem umówiony ją odwiedzić. Po drodze pojechałem do lasu nazbierać bukieci konwali, pojechałem ją powitać konwaliami. I to było nasze pierwsze spotkanie. I oczywiście co? Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ja byłem zakochany, a moja małżonka nic do mnie nie czuła. Normalnie totalna porażka. I robiła wszystko, żeby mnie zniechęcić od siebie. Widziała moje zaangażowanie, moje tańczenie nad nią, moje propozycje, tu, tam, siam. Pojedziemy, no oczywiście, no z ciekawości, z grzeczności nie odmawiała i chętnie ze mną, gdzie ją zaprosiłem, jechała i widziała, że ja normalnie, no jestem fest zaangażowany. No i ja po dwóch tygodniach znajomości konkretnie się mojej małżonce oświadczyłem. No, ona oczywiście niezbyt chętnie i dałem jej propozycję. Ja mówię tak, że ja jestem człowiekiem bardzo wierzącym, praktykującym. Ja mówię, bez Boga nic nie robię. I ja mówię, czy ty też jesteś wierząca? No, jest wierząca. Mówi, troszeczkę był moment, że się wiara jej załamała, ale mówi, jest. Ja mówię, no to mam taką prośbę, żeby przez tydzień czasu ona u siebie, a ja u siebie w domu, żebyśmy się modlili. I ja mówię, jeżeli przez ten tydzień czasu nic się w jej sercu nie zmieni, żadne tam nic kompletnie nie będzie, to dam jej spokój i się rozejdziemy. No dobrze. No i cały tydzień gorliwie się modliłem. Ja mówię, Panie Boże, tak chciałbym mieć żonę. Marzyłem o żonie z Dalekiego Wschodu. I ja mówię, pięknie śpiewa, podoba mi się, no chciałbym, ale ja mówię, weź ty, pokieruj tym wszystkim, że jeżeli jesteśmy do siebie pisani, to żeby coś drgnęło, żeby w jej serce jakieś coś zrobiło się, żeby coś do mnie chociaż trochę poczuła. No i po tygodniu czasu jadę ją odwiedzić razem z moją mamą. No i umówili byliśmy w kościele na nabożeństwie, spóźniłem się troszeczkę. Ona siedziała na przodzie, nie było już nigdzie miejsca, ja z tyłu przysiadłem i gdy była możliwość, podeszłem do przodu. No i szepnąłem jej do ucha, przywitałem się i szepnąłem jej do ucha, no i jak? No i widziałem, że czerwoniutkie policzki jej się zrobiły.
Dopiero ileś lat po ślubie się całej prawdy dowiedziałem, że jak się spóźniłem na nabożeństwo, to troszeczkę moja żona taka była smutna i zaczęła się martwić, że widocznie zrezygnowałem. I tak jej było przykro, czegoś jej brakowało. No, a ja jestem z natury taki, że jestem wesoły, lubię dużo żartować i ja przez te 2 tygodnie to ją obsypywałem różnymi atrakcjami. Miałem motor też, to ją woziłem wszędzie, zwiedzaliśmy dużo, rozmawialiśmy bardzo dużo, no bardzo, bardzo. I ten, no i po tym tygodniu czasu zaprosiła na obiad mnie z moją mamą do niej, tam gdzie mieszkała. Ugościliśmy się, no i cały czas żeśmy się spotykali. No i oczywiście jedynie co się przyznała, no to powiedziała, że coś się dzieje. No to ja już zadowolony, jak już coś się dzieje. Ja konkretnie, ja powiedziałem, że mam 23 lata, mam mieszkanie, mam auto, mam pracę. I ja mówię, teraz jedynie czego chcę, to chcę założyć rodzinę, chcę mieć żonę, dzieci. I ja mówię, chcę założyć rodzinę i jestem na to gotowy. I ja mówię, to, że jestem młody, to nie świadczy, że nie mam równo pod sufitem. Poważnie myślę o życiu i tym bardziej, że już z jej opowiadań wiedziałem, że ona długo w Polsce nie mogła być. O, jaki fajny zabytek, jedzie traktorek. Tutaj widzę, że dużo traktorków w tej miejscowości różnych jest. Ale fajny. Ho, ho. No i ten... O czym to ja mówiłem? O tym, że poważnie jej się oświadczyłem. No i zaczęliśmy... Aha, no i wiedziałem z jej opowiadań, że miała wizę do 30 października i to była wiza ostateczna i miała pomysły iść do Warszawy, do seminarium duchownego, do protestanckiego seminarium duchownego, gdzie była możliwość uczyć się języka angielskiego i dzięki temu była jakaś szansa przedłużyć wizę. No i ten, ale też to był wielki znak zapytania. No i jak ja się oświadczyłem, to szybko wysłałem telegram do jej mamy z prośbą o rękę jej córki. No i moja żona oczywiście to po rosyjsku napisała, ja dyktowałem, przetłumaczyła, wysłaliśmy to. I po paru dniach jej mama odpisała też telegram i napisała, że nas błogosławi i że szanuje decyzję córki. No i że nie ma nic przeciwko temu. No to jak już dostaliśmy od jej mamy błogosławieństwo, no to wtedy trzeba było ułatwić dalsze formalności. I trzeba było jechać do Krakowa, do konsulatu generalnego, załatwić pozwolenie na wesele. No i oczywiście moja żona bardzo się tego bała. Ale jeszcze zanim tego wszystkiego, to mimo to, że coś się działo w sercu mojej żony, cały czas robiła wszystko, żeby mnie do siebie zniechęcić. Cały czas. I tak, zadawała mi różne pytania. Jaką grupę krwi mam? Nie wiem, jaką grupę krwi mam. Ona mówi, ona musi wiedzieć, jaką mam grupę krwi, bo mówi, ona ma konfliktową i jeżeli nie będzie moja krew pasować, to nic z tego, bo ona chce mieć zdrowe dzieci. No to jak ona mi takie hasło, bo ja na następny dzień szybko do przychodni i robię badania krwi. Gdy dostałem wynik, jadę z tym wynikiem do niej i pokazuję jej. No i kurczę, nie znałem się na tym, ale patrzę, że szczęka opadła mojej żonie. No, argumentów zaczęło jej brakować. Grupa krwi idealnie pasuje. Problemu jednego nie ma. No to drugi problem. Mówi, nie wiadomo, czy dostaniemy zgodę w konsulacie. No i jedziemy do konsulatu. Jechała siostra moja, szwagier mój, jedziemy do konsulatu i ja całą drogę tylko się w myślach modlę. Mówię, Panie Boże, do tej pory się tak wszystko fajnie układało. Ja mówię, proszę Cię tak serdecznie, zmiłuj się i pobłogosław, żeby również i w tym konsulacie się wszystko udało. No i zajechaliśmy do tego konsulatu i oczywiście kolejna niespodzianka. Nie miałem pojęcia, żeby się ożenić z obcokrajowcem, że to są problemy. Człowiek zakochany to o dużo rzeczach nie ma pojęcia. I teraz tak, stoimy w kolejce przed bramą i stoi 2 takich gości i obydwoje przeklinają i jeden mówi tak,
Moje dziecko ma 9 lat, chodzi do szkoły i nie może dostać zgody na ślub. Drugi mówi, że nie ma dziecka, ale już 5 lat razem są ze sobą i też nie mogą dostać zgody na ślub. No to jak ja już usłyszałem ich opinie, gorąco zaczęło mi się robić i tylko w tych myślach się modlę: Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Ja mówię, tak jestem zakochany. Wszystko ładnie się układało do tej pory, ułóż jeszcze i to. No i teraz przychodzi nasza kolej. Moja małżonka bała się iść pierwsza, dlatego że już w konsulacie ją znali i bardzo nieprzyjemnie z nią rozmawiali. Traktowali ją jakby jakiegoś zdrajcę narodowego. No bardzo. Sprzezywali ją i takimi nieładnymi słowami używali, że ona się już konsulat już tak bała niesamowicie. I ja idę pierwszy, moja małżonka idzie za mną. No i oczywiście ja zawsze lubię mieć poczucie humoru i nawet w poważnych sprawach lubię sobie pożartować. I wchodzę i konsul się pyta, w jakiej sprawie? A ja mówię, proszę pana, zakochałem się w waszej kobiecie i przyszłem pana prosić o rękę i błogosławieństwo. A konsul mówi, proszę pana, nie ma sprawy, ale będzie to pana drogo kosztowało. No to ja szybko za portfel i ile? Nie ma sprawy, jestem przygotowany. A on mówi, powoli, powoli, państwo usiądą, ja przygotuję wszystkie dokumenty i potem wszystko panu wyjaśnię. No i ten, no i przygotował dokumenty, popodpisywaliśmy się i mówi tak, szanowni państwo, teraz możecie iść sobie zwiedzać Kraków, po południu przyjdziecie, dokumenty będą gotowe. No to moja żona za nie mówiła, mnie aż z wrażenia normalnie zaparło w piersi i aż uwierzyć nie mogłem i parę razy się go pytałem, czy dobrze zrozumiałem, a on zaczął się śmiać i mówi tak, jak najbardziej. Mówi, dzisiaj dokumenty będą do odbioru. No to ja mówię, no w myślach, Panie Boże, dziękuję Ci serdecznie. No i idziemy zwiedzać Kraków. Z radości byśmy skakali, ja najbardziej, bo uwierzyć to nie mogłem, że tak od ręki wszystko się załatwi. Moja żona już wtedy, już się nic nie targowała. Już normalnie wiedziała, że widocznie to jest rządzenie Boże, że żeśmy się spotkali, dwie połówki z dwóch różnych rejonów świata. No i poszliśmy zwiedzać Kraków, przychodzimy, dokumenty są gotowe, zapłaciłem, to wtedy były dolary, pamiętam, w dolarach zapłaciłem, to była ładna sumka. No i z dokumentami jedziemy prosto do Urzędu Stanu Cywilnego. No i byłem w jednym stanie Urzędu Cywilnego i kurczę, żadnego wolnego terminu nie było. A tutaj zależało nam do końca października, żeby ślub wziąć, żeby automatycznie przedłużył się jej pobyt w Polsce. No i w następnym mieście pojechaliśmy i tam okazało się, jest 14 października, wolny termin, bierzemy go. Urząd Stanu Cywilnego załatwiony. No i zaczęliśmy robić przygotowania do wesela. No i tak to się stało, że jesteśmy już teraz, w tym roku jest 24, a w przyszłym roku, w 2018, będzie 25 lat, jak jesteśmy po ślubie. Mamy 3 piękne córki. No oczywiście nie obyło się bez problemów. Mieliśmy też po 7 latach małżeństwa kryzys małżeński, było bardzo ciężko, ale wszystko żeśmy z modlitwą robili, wszystko, każdy problem z modlitwą robiliśmy i Pan Bóg nas uchronił. Teraz jak żeśmy się wybudowali, mieliśmy odnowienie ślubów małżeńskich, no i właściwie można powiedzieć, że już od 7 lat zaczęliśmy nowe życie. No troszeczkę smutne jest to, że ja musiałem wyemigrować. Moja małżonka na razie nie chce tu przyjechać do Niemiec. Najlepiej się czuje w Polsce, w naszym fajnym domeczku. No i na razie plany są, że ja tutaj będę. Ona tylko jak jakieś wolne, to będzie mnie odwiedzać. Ja jak urlop też jeżdżę do Polski. No i weekendy jak mam, jeżdżę do Polski. No i tak wygląda życie. No dzisiaj inaczej na to wszystko się patrzy. Są dzieci. Człowiek już robi dla dzieci, żeby dzieci mieli łatwiejsze życie, łatwiejszy start.
No i wszystko z myślą o nich. Tak wygląda moja historia, dlatego ja każdemu mówię, że ja moją żonkę sobie wymodliłem i dzięki temu no jest sukces w moim życiu. To wszystko się przedkłada na całość, na jak jest szczęście w rodzinie, to jest szczęście też w tym, w pracy, bo widzę jak niektórzy koledzy i znajomi, którzy mają problemy, dużo mają też problemy rodzinne i teraz taki kierowca jest daleko poza domem, a tu żona jak zadzwoni z jakimś telefonem i zacznie męża straszyć rozwodem, tamto, siamto zwyzywa, to ja potem patrzę, że normalnie bez życia są. Jedzie tym autem, zamyślony, cały czas się tym gryzie, martwi się, też i wypadki powstawają. I ja mówię, to wszystko ma znaczenie, nawet życie rodzinne ma znaczenie w sukcesie zawodowym kierowcy. Jak kierowca w domu ma wszystko poukładane, to ma cel, ma pragnienie i pracuje na dom, na dzieci, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Dlatego wszystkich Was pozdrawiam i życzę Wam, żebyście też, jeżeli ci, którzy chcecie zakładać rodzinę, żebyście się modlili w tej sprawie, żeby nic nie robić pochopnie. To jest kolejny mój dowód na to, że jak człowiek chodzi z Bogiem, to Pan Bóg naprawdę błogosławi. I widać to. Mimo to, że mamy dwa różne charaktery. Ja jestem choleryk, moja żona jest bardziej powolniejsza. Ale już po tylu latach, żeśmy tak się zgrali, tak dopasowali, że teraz to już jest coraz lepiej, można powiedzieć. Także to jest taka krótka moja historia, którą chciałem opowiedzieć na prośbę tych, którzy chcieli, żebym to nagrał. No, nie gniewajcie się, że o prywatnych sprawach mówię, ale żeby taką trochę przerwę zrobić od życia zawodowego, chciałem coś troszeczkę innego opowiedzieć. I na tym bym zakończył na razie. Pozdrawiam. No, jadę cały czas lądówką. Do Osnabrück mam 144 km. Pogoda jest super, 30 stopni ciepła na zewnątrz. Wczoraj było jeszcze goręcej, wczoraj wracałem z tego... No, byłem tam w okolicach Bochum, Essen, miałem 5 miejsc rozładunku. No i jechałem potem do Minster. W Minster zabrałem załadowaną naczepę i do Hamburga jechałem rozładować w jedno miejsce do takiej hurtowni całą farbę. No i teraz wracam znowu z powrotem kierunek Osnabrück. No i tak wygląda moje życie zawodowe. Cały czas praca i widzicie na randówce spokojnie, od czasu do czasu jakieś auto przejedzie, no szybko nie idzie jechać, ale mnie to nie przeszkadza, tu mnie nikt nie goni, także mogę spokojnie jechać, byle dnióweczka była zaliczona. Jak zajadę do Osnabrück, to już będzie koniec pracy na dzisiaj i będę odpoczywać i w nocy znowu wyjadę. Ten tydzień to tak trzecia w nocy zaczynam pracę, bo w nocy nie ma korków. No, także w międzyczasie widzieliście te piękne zabudowy, teraz znowu tutaj kolejna wioska jakaś, o, ale jakie te domy są tu piękne, jak ja lubię podziwiać te stare domy, zadbane, niczego nie rozwalają, nie niszczą, pięknie, naprawdę pięknie, także jeszcze troszeczkę to pofilmuję, żebyście widzieli. No, także dużo landówkami jeżdżę, bardzo dużo, bo jeżdżę w takie różne małe miejscowości, które są daleko oddalone też od autostrady i jeżdżę, no ale uwielbiam to, bo naprawdę na landówce fajnie się jedzie, jedynie trzeba na znaki patrzeć, żeby się nie wpakować w jakiś zakaz tonażowy albo w jakiś wiadukt. No tutaj nawigację mam, teraz nowiutką sobie kupiłem i go Primo Truc 2016 czy 15 i nawet ładnie pokazuje, jeżeli gdzieś jest zakaz, to od razu mnie informuje, nie? No a druga nawigacja nie ma tych zakazów, także mam porównanie drogi i sobie patrzę, jak to wygląda. No i ten, i ładnie, ładnie, no do tej pory nie narzekam, nawigacja bardzo fajnie mnie prowadzi. Jest to udogodnienie, że pomoże, choć czasami jest Umleitung, czyli objazd,
i wtedy normalnie no, trzeba inaczej kombinować, ale ogólnie wszystkie znaki tak w miarę fajnie czyta. Ta miejscowość się ciągnie i ciągnie. Teraz pewnie będzie jakiś ruch wahadłowy. Wszystko, to drzewo zakonserwowane, bo tu widać, że cegła i belki drewniane, ale wszystko zadbane, niczego nie rozwalają. Pięknie. No nic, o, widzę, że już bateria się rozładowuje, także będę kończyć. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego odcinka. Z Bogiem!